Zobaczmy, jak tutaj sobie radzą nasi sojusznicy. No, ich wioska jest dość mała, ale oni praktycznie wszystko mają już na samym początku zbudowane. Znowu czerwone kropki tam gdzieś dostrzegam. Tym razem nie dam im zaatakować moich wieśniaków. O, dostałem 4 Anubitów znowu od Egipcjan. Dobra, już nie będę taki, pomogę im. Ta koza mnie strasznie denerwuje. Gdzie ona tutaj jest? Muszę ją wyłapać i gdzieś ją eskortować tutaj, bo ona strasznie spowolnia mi armię. O nie. Tu zostawiłem jeszcze jakieś jednostki, one praktycznie nie mają szans, żeby przeżyć. Najpierw może zajmiemy się tymi cyklopami, bo ich jest tutaj dosyć sporo. O, jeszcze... Z tego co widzę, katapulty nas ostrzeliwują. Jeszcze lepiej. Dobra, ten jeden żołnierz to tam pikuś. Najważniejsze jest to, żeby właśnie pozbyć się tych katapult. O, znowu dostałem olbrzymy. Okej, i teraz mam już praktycznie wszystkich wieśniaków, których potrzebuję do stworzenia cudu, więc zacznę go właśnie tworzyć. Tylko w którym miejscu? Może tutaj? Co znowu? Nie macie ataku... A zresztą, w sumie możecie zaatakować te fortece, jeśli już tak bardzo chcecie. Mimo wszystko i tak uważam, że to dość głupi pomysł. O, świetnie. Syn Ozyrysa zginął. Ogólnie niech wszyscy wieśniacy idą tutaj zbudować cud. Jak mi ten dźwięk wkurza. To jest wręcz nie do pojęcia. Zginęło mi tyle armii kosztem jakichś dwóch dekli, jakiejś fortecy. Muszę sobie więcej hydr stworzyć, to będzie chyba najlepszy pomysł. Dobra, te budynki ja już im mogę zniszczyć, bo tak naprawdę nie mają jakiejś większej obrony. Nam jeszcze została Hipolita i jeden łucznik do zabicia, ale to jest praktycznie fraszka przy tym, co tutaj dalej będzie. Ale nie będę się tam dalej zagłębiać, bo... Dobrze, myślę, że paru wieśniaków jeszcze mogę stworzyć. Może to troszeczkę powstrzyma ich inwazję, ale wątpię w to. Co znowu? A no tak, oni przecież mają Posejdona, a Posejdon... Każdy budynek Posejdona ma to do siebie, że
Ma to do siebie, że po zniszczeniu wypuszcza właśnie taką milicję. O właśnie, teraz chyba będzie ten moment, w którym ześlę na nich meteoryty. No. Także nieciekawie. Z tego co wiem, Egipcjanie jeszcze raz nam pomogą i potem też ich to spotka. Ile tego cudu zostało? No, jeszcze dość sporo. Znaczy, prawie połowę mam już zbudowaną. No, jeszcze pozostaje kwestia tego, czy oni mnie nie zaatakują, a na pewno mnie zaatakują. Trochę też źle zrobiłem, że ten cud jest tak blisko początku mojej wioski. Mogłem go dać tutaj trochę bardziej na końcu, w miejscu... Nie no, tutaj nie, bo tutaj będą meteoryty, czyli cały plan pójdzie się kochać, nie ma... Także... Co by tu jeszcze można było zrobić, żeby... A myślę, że sobie zrobię jakiegoś bohatera. W świątyni zrobię sobie... w sumie nikogo na razie nie mogę zrobić, bo nie mam tyle mocy. Jedną osobę mogę iść, żeby się modliła, bo jednak pomimo, że ten cud jest fajny, to nie dodaje nam żadnej wiary. Oj, o nie, o nie. No szybciej, ruszajcie się. Kurde, skąd się tu ich tyle wzięło? O, i mi zabiją tę super hydrę, którą sobie tak długo hodowałem. No właśnie. Dobra, tutaj będzie stabilnie. A może i nie. Ale nie, w sumie tam oni są bardzo blisko mojej wioski, więc dam radę. O właśnie, to jest ten Polimeusz, o którym wspominałem. Bardzo silny przeciwnik. No i w połączeniu z Kolosem, no naprawdę daje radę. O, jednak dostałem drugiego syna Ozyrysa. Może to się dzieje w momencie, kiedy ginie mi ten pierwszy. Jest bardzo możliwe. Ale mimo wszystko cieszę się, bo mam nowe jednostki. To są chyba już właściwie ostatnie jednostki, jakie dostanę od nich. No, tak jak myślałem. Deszcz meteorytów wszystko im zniszczy. A co z tym cudem? No już prawie się buduje. Już naprawdę pozostała tylko kwestia wykończenia tego. O, już teraz nic nie powinno przeszkodzić mi w tym, żeby ten cud wybudować. No i tak, ja go tylko dostanę. Okej. I zmieniliśmy Arkantosa w super
Herosa. Oj, jak się zdymowało. Nie no, mniejsza. W każdym razie, teraz Arkantus jest super silny i nikt nie jest mu w stanie podskoczyć. No dobra, zobaczmy, co nasz Heros potrafi, czy samemu uda mu się kogokolwiek zabić. Nie mówię tutaj o tych osłach, bo to nie ma sensu, ale załóżmy ta katapulta. Zobaczmy, co potrafi Arkantos. Dwoma ciosami praktycznie rozwaliłem całą katapultę. Widzicie, on ma taką fajną moc, że może odpychać właśnie ludzi. No, z tymi też sobie powinienem sam poradzić. No ej, czemu mnie unikacie? Atakujcie mnie, może wam się uda mnie zabić. Ale wątpię. Zobaczmy, ile... O, dwa ciosy w jednego kolosa. Dobra, idziemy dalej. Niszczymy wieżę. To też nam nie powinno dużo zająć. No, na budynki Arkantus jest trochę słabszy, ale i tak, no... I tak jest silny. No i jak widzicie, energia bardzo szybko mu wzrasta. Dobra, uciekajmy przed armią i idźmy prosto na nich. Znaczy, może to nie jest na razie możliwe. Oczywiście nie miejmy złudzeń, że nie da się go zabić, bo oczywiście da się go zabić, ale jest to, no, trudne. Natomiast, no, tutaj mamy dużą armię, która myślę, że byłaby w stanie to jednak zrobić. Na szczęście, dzięki jego super mocy, możemy praktycznie zabić 6 naraz. Ciekawe, czy jest tu jakieś inne przejście, jakieś takie boczne. Zniszczmy im świątynię, żeby nie mogli sobie więcej tych cyklopów tworzyć. Tylko, że on tą mocą swoją nie zawsze trafia tak, jak powinien. To też jest dość wkurzające. Co, atakują mnie? O nie. Tak łatwo cudu mi nie zniszczycie. Dobra, idę... A, właśnie, zapomniałem, że mam moc meteorów i ona mi się regeneruje co jakiś czas. Co jest? Przecież zabiłem ich wszystkich. No, prawie wszystkich, okej. Dobra, wkraczamy do bazy. Chociaż nie, znowu to jacyś wieśniacy nas próbują zaatakować. Ale ta moc i tak mi się powinna zregenerować po jakimś czasie. Chyba głównie jest właśnie przeznaczona do tej fortecy, żeby ją zniszczyć. Nie chcę mi się za bardzo niszczyć im całej wioski, ale mimo wszystko można czerpać trochę przyjemności z tego. No i potem idziemy automatycznie na ten pomnik. O nie, jeszcze tego tu brakowało.
Dobra, idziemy walczyć z posągiem. Trochę źle zrobiłem, bo oprócz posągu atakują mnie też inni. Ale postaram się jednak... Mam nadzieję, że to jednak pomoże, znaczy, że jednak uda mi się go zniszczyć. Jak widzicie, tworzy się tu bardzo dużo dziwnych jednostek. Mój bohater też jest na skraju wyczerpania. Ale powinien dać sobie radę. No i wygrałem. Atlantis, the entire city is lost. Only the buildings. We rescued the people. What about our Arcanthos? Arcanthos, awaken. Dobra, więc teraz może się zdziwicie, że jest tutaj czarne tło zamiast filmiku, ale nie wiem, Fraps jakoś nie wyłapał tego filmiku na koniec. Tam nie ma zbyt wiele, są tylko właściwie zdjęcia autorów, także wiele nie straciliście. Nagrałem jednak tutaj ten komentarz na tym czarnym tle, żeby dodać parę słów od siebie, bo jednak jakoś trzeba to zakończyć. No więc... Jak widzieliście, Arcanthos został bogiem. I to oczywiście nie jest koniec naszej przygody z Age of Mythology, ale prowadziłem tego let's playa przez dość długi okres i muszę trochę odsapnąć od tego tytułu. Dlatego The Titans pojawi się... Nie powiem, że niedługo, po prostu przed The Titans zrobię jakiś może krótki let's play, tak właśnie na odsapnięcie. Przed The Titans jeszcze zrobię kampanię The Golden Gift, która jest krótka, no ma tam z kilka misji, a jako że kampania The Titans też jest bardzo krótka w porównaniu z tą z podstawki, no to myślę, że się będzie dobrze uzupełniać. A póki co żegnam się z wami i do następnego let's playa. Jeszcze w tej chwili nie wiem jakiego, ale już wkrótce może będę wiedział i wtedy oczywiście dam wam znać nowym filmikiem.